Szczęść Boże, w tym filmie chciałbym powiedzieć o bardzo ważnym wystąpieniu przedstawicielki Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności podczas konferencji w Poznaniu 24 lutego 2024 roku organizowanej przez Watachę Głosu Obywatelskiego. Nauczycielka ta mówi o bardzo, ale to bardzo negatywnych zmianach. W naszym szkolnictwie. Drodzy rodzice, koniecznie wysłuchajcie tego, co ta nauczycielka mówi o zmianach, które miały miejsce, mają miejsce i które dopiero będą miały miejsce. Przytoczył tylko tematy, o których ta pani bardzo szczegółowo mówi. Jest informacja, jakie obowiązkowe, w cudzysłowie, przedmioty wchodzą do szkół. Od 1 września tego roku i co te w cudzysłowiu przedmioty w sobie kryją. Wojna informacyjna pod postacią pięknych haseł i efekty ciągłych reform oświaty, poprzez które otworzyły się w cudzysłowiu drzwi, dokąd to zmierza. Jest szeroko omówiona mowa o odchudzaniu podstawy programowej. Usuwanie krzyży z klas naszych narodowych lektur i wierszy naszych wieszczy, usuwanie naszej historii i najważniejszych postaci oraz najważniejszych wydarzeń historycznych naszego kraju, zaniżenie jak tylko można poziomu nauczania poprzez łączenie w jedne klasy dzieci, które wymagają specjalnej opieki i specjalnego nauczania z dziećmi, które są zdrowe. I zdolne. Jesteśmy wchłaniani poprzez ogromną machinę, którą kierują ONZ, WHO, UNICEF, UNESCO i agendy unijne. Jest też mowa, że w kwietniu, czyli za miesiąc, mają odbyć się konsultacje społeczne, poprzez które można dowiedzieć się, jak temu się przeciwstawiać i to w jakimś stopniu blokować. Drodzy rodzice, zainteresujcie się tym i nie machajcie na to ręką. Jest to potężna bitwa, w której szatan wytoczył przeciwko nam Polakom poprzez bezbożny zachód potężne działa. Polska jest jeszcze krajem, gdzie jest największa wiara katolicka, którą właśnie szatan chce zniszczyć. On nas Polaków najbardziej nienawidzi i pragnie naszej zagłady. Niestety, działa on poprzez ludzi. Polska jest drugim narodem wybranym, Matka Boża jest naszą królową, a Pan Jezus naszym królem. Bez nawrócenia się i modlitwy, drodzy rodzice, ta machina zagłady nas zniewoli. Co sami widzicie, ma miejsce. Polska musi się nawrócić i porzucić wrogie propozycje, które przyniosą nam zgubę. W opisie pod filmem umieszczę link z tej konferencji, którą musicie koniecznie wysłuchać i koniecznie przekazujcie ją dalej. Bez Bożej Pomocy nie mamy szans w tej bitwie. Ratunek tylko w naszym królu i w naszej królowej. Namaszczony zachęca do przyłączenia się do nas, do rozszerzenia naszej wspólnej działalności na rzecz ratowania świata przed złem. Teraz właśnie jest ten czas obudzenia się i potążania za Panem Jezusem w pokonaniu szatana i ludzi, którzy za nim idą. Po ostrzeżeniu, czyli małym sądzie Ducha Świętego, będzie to już oczywiste i łaski będą dużo mniejsze, ponieważ będzie ukazana prawda. Kochany bracie, kochana siostro, właśnie teraz jest ten czas opowiedź się za Panem Jezusem a będzie to najważniejsza i przełomowa chwila twego życia. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompejańskiej w intencji o pomoc w trudach i przeciwnościach namaszczonemu bratu Andrzejowi. Powstało 10 grup modlitewnych. Zaczynamy tworzyć 11 grupę. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się do kolejnej nowenny pompejańskiej. W intencji od arkapłana dla wspólnoty Krzyża Nowego Jeruzalem. udało się utworzyć cztery grupy modlitewne. A do piątej grupy brakuje kilka osób. Zapraszam chętne osoby, które by chciały dołączyć do modlitwy w tych intencjach. W opisie pod filmem podam mojego maila, na który można się zapisać do modlitwy. Każdej osobie będzie przypisywany dziesiątek różańca. Bóg zapłać za pomoc modlitewną i finansową w dziele Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem. Prosimy o dalsze wspieranie modlitewne i jak to ma możliwość, również finansowe. Informacje o Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem będą też w opisie pod filmem. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana Polaka. Również w opisie podam maila do osoby, która prowadzi różę różańcową w jego intencji. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.